Cześć, Mako, Raszek, witam was w końciku z gry Night of the Dead. Jesteśmy na tej pustyni dalej, no i mamy teraz dostęp do tego bossa, więc będziemy mogli tego bossa zrobić. Sprawdzimy ogólnie, co tam jest. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie go zrobić. Możemy podejść, w sumie tylko problem jest taki, czy amunicji nam starczy. Ale tutaj, w którymś tym mieście była ten sklep, gdzieś tutaj chyba nawet, więc moglibyśmy tam pojechać. Ogarnąć tę amunicję, w ogóle Daisy leży, nie? A no tak, bo ja zarejestrowałem grę, to Daisy leży, bo ona na motorze była zbugowana. W sumie możemy jej dać kolkę. A my jak są kolką, a my jeszcze starczy nam, dobra. Pojedziemy sobie do tego miasta, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tam sobie kupić amunicję, czy tam to jest to miejsce. Bo tamten bank był. Ale czy posterunek jakiś tutaj był w pobliżu? To za cholerę nie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć. Ale 300 amo? Wydaje mi się, że powinno styknąć. Pojedziemy sobie tutaj koło tego bossa, tego miasta, nie? I zobaczymy tamtym, chyba że tutaj była amunicja. No patrzcie, nie mogę sobie przypomnieć, gdzie był ten sklep. Dobra, tak czy siak zaraz znajdziemy go, nie? Bo to nie ma co się spinać. I to w którymś tutaj chyba budynkach było to, nie? Jak dobrze pamiętam. My tutaj przyjeżdżaliśmy przecież. My tutaj przyjeżdżaliśmy, ale nie. To tam dalej chyba będzie. Te banki. W sumie i tak jestem ciekaw, po ile złoto jest obecnie, bo... Kurde, no fajnie to bo złoto było sprzedać za jakiś gruby hajs już. A to cały czas spada tylko, zamiast rosnąć spada ta wartość złota. No, bo tutaj był ten sklep, ten gaz, czy ten z żarciem. To tu było gdzieś chyba, co? O, czekaj, tu jest chyba. Tu jest gun shop jakiś chyba. Oby tutaj miał amunicję. Oh my god, z ubraniami jakieś gówno tutaj jest. Who cares, te ubrania, te skiny, no. To nie tu. Dobra, a czekaj, a tam nie widzę nic. I tu już nie będzie. I tu już nie będzie. Bo boss jest w tamtym kierunku, nie? Na górze ta. Ty, to nie jest nie tu. Ej, gdzie był ten? Był niżej jeszcze? Dobra, możemy podjechać do tego miasta jeszcze na dole i tam zobaczymy. Jeśli to tu nie będzie, to ja już nie pamiętam, gdzie to było. A, bo to nie jest tutaj. Dobra, to ja nie wiem, gdzie ten bank był. Bo gdyby te znaczniki nie znikały, to by było spoko. A mi te znaczniki znikają i ja nie mogę sobie zaznaczyć tych rzeczy. To jest właśnie takie głupie, że te znaczniki, jak nie wyjdziecie z gry, albo nie zarysujecie, no to te znaczniki nie zostają, nie? Restują się po każdym tym wyjściu. Dobra, ciul, jedziemy tego bossa, najwyżej dupę dostaniemy, no. Save'a mamy. Cześć, Słonik. Dzisiaj sobie ten odcinek poświęcimy tego bossa, porobimy go i opuszczamy tą pustynię jak najszybciej, bo nie ma co tu siedzieć nawet. Po co tu będę siedział? Szybko idziemy na tego, na zachód, te zachodnie tereny i liczmy na to, że będzie częściej tier 4 wylatywał, bo wtedy zrobimy sobie tier 5 gir cały, albo od razu tier 6 już, jak się uda. Może tam tier 5 będzie drobił. I byśmy już mieli, kurde, na full gear. O Jezu, zajebiście by było. Znaczy z tym full gearem to jeszcze trzeba się wstrzymać, bo tam trzeba jeszcze te rzeczy pozbierać, ale... Te duraliomy i inne gówna. Ja już to będę robił poza odcinkiem, żeby was nie zanudzić, bo to jest smutne jak cholera. Nie szokujmy się. I tu jest ten pad niedobry. O kurde, ramo. Co on taką głowę ma dziwną? A nie, dobra, normalną ma.
Dobra. Co dropłeś? Gitary bucy? Skinek. No dobra, niech będzie. Daisy, ale nie idź tu. No właśnie, nie idź tu. Bo ten debil tutaj będzie atakował. Daisy leży? Nie leży jeszcze. Ej, skąd ona ma tyle życia w ogóle? Okej, blida dostał. Dobra, wywalone. To tutaj się wchodzi? Dobra, na pewno nie tutaj. Tutaj. Leżysz, Daisy, już? Leżysz, okej. Miło było poznać. To tutaj było wejście na bossa? Serio? Gdzie tu niby wejście na bossa było? Czekaj. Find the entrance to the radar device. Okej, okay, to jest bunkier jakiś. Czekajcie, te szafki mogę przelucić. A nie, nie mogę przelucić, bo te lecą już. To jest jakiś bunkier ogólnie. A gdzie ten bunkier jest? Gdzieś tutaj będzie chyba. O! Nie. Czekaj, 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 czekaj. To jest gdzieś pod tym radarem, ten bunkier. O, to jest tu, widzę, mam. To jest ten bunkier tu. Nie chcę z nimi się bić, szkoda amunicji, wiecie o co chodzi. Czy ja muszę z nimi walczyć? Oj, muszę z nimi walczyć. Oj, dyntka. Dyntka będzie. Muszę z nimi walczyć. Zapomniałem, że wybucha. A, tu się zamknęło. Nie, dobra, nie zamknęło się. Dobra, git jest. Daisy mógłbym teleportować ogólnie tym swoim sposobem. Czyli tak, follower, escape. To jest na 10 razy 10 minut mogę użyć, ale... Spoko. Dobra, to są jakieś skrzynki. Oczywiście, że kolce muszą być. W każdym długu muszą być te kolce. Sztabka złota. Druga sztabka złota, co jest? What the fuck? Dwie sztabki złota dało. Dobra. Ile mam do snajpery? Trochę mało. Kurde, bullshit ta snajperka jest. Straszny bullshit jest to.
Oj, oj. Z tą amunicją spływa strasznie. Dobra. Save'a robimy. Boss. 3. Czwarty chyba to jest boss już. Nie, czekaj, który jest? Pierwszy był ten, drugi był... Pierwszy Wiktor, drugi był ten. Czwarty, to już czwarty boss już jest. Czyli co? Zostało nam czwarty... O kurde. Dobra, tamten się nie striggerował. O kurde. A ten ma drona w ogóle jakiegoś. Co to ma w łapach? Nie, to jest kusza jakaś. O, czyżby Daisy zginęła. I znowu dług, którym nie mogę tym ostrzem napieprzać, bo o ściany się obijam. Holy fuck z tym gównem. No, po prostu się nie wywalaj, Daisy, będzie git. Więcej mobów. Tak jakby kryty się dały części, też by było spoko. Żarcie nie musimy wymieniać, w sumie nawet nie mamy już żarcia zbytnio. Skrzynka, daj tier 5, błagam, daj tier 5. W ogóle czemu te zombiaki broń mogą używać? O co tu chodzi? To jakieś ganado z Residenta są? Z czwórki? Czy tam z piątki nawet? Oni coś wielcy wszyscy są tacy. Ty, no ten damage już mam teraz lepszy. Tak, wiecie o co chodzi? Te krwawienie dużo pomaga. Te krwawienie jest zajebiste. Te krwawienie tak dużo roboty robi. Bączka mam. Bączka mam, nie, musimy zjeść normalne żarcie, bo wszystko mam zjedzone. A to jest do tego. Aj, wydawało mi się, że jakiś foodbag albo coś takiego typu to jest. No to jest zwykłe. To gówno poleciało. Dobra, szepeczki, bo tu amunicja leży. I co, zrobimy tego bossa? Zrobimy tego bossa. No nie podejdę do tego już przecież. Dobra. O, teraz mi łapie zasięg. What? Co jest? Dobra, nie wiem, wali się w szafkę. Zrobimy tego bossa i na hordę będziemy musieli wrócić. Najgorsze w tym, że jak to zrobimy... A jest unlock building. Electronic Equipment Warbench, Railgun, Armor Boat i inne budynki. Odblokujemy. Dobra, czekaj. No żartuję z tymi kolcami, no.
Takie rzeczy. On tu bosik będzie już za tymi drzwiami, to już na 100%. Oh my god, jeszcze on. Dobra, tu broń. Cyf. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Zaraz nie wytrzymam, nie? Kto to ptak robi? Jezu, ile tych zombiaków tutaj jest. One! Patrz, od blida umierają. Oni od blida po prostu umierają już. Czerwony gear. Desert Strider. Fire Resistance. Już to tier trzeci jest. Czemu on wydawał dźwięki jak sowa? What the fuck? Dobra, Daisy, wstawaj, a nie, kuźwa, leżysz. Ty, ale tutaj złoto bardzo dużo leży. Tu złoto, tam złoto. Co tu jest? To jest magazyn jakiś i kolce pewnie. Okej, tu jest pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. A tu mamy skrzynkę. No to Daisy już nie ma z nami. Oh my fucking god, jeszcze te kolce tutaj. Trudno, nie zrzucimy tej skrzynki. No kurde, no... Dobra, to jest arena. To jest jak nic arena, nie? Mutated David Wright. This man by the communication device. He looks like Dr. David from the notes. On się traci. Teraz traci. To jest. What the fuck? On mi całe życie zabrał.
Aha. To nieźle. Aha. Oh my god, nie zrobiłem dodge'a. Dobra. Okej. No spokojnie. Nie wiem co robi. Chyba się wkurzył. On się chyba wkurzył. Oj, on się wkurzył zdecydowanie. Chłopak się wkurzył. Okej, brak ammo do tego. O shit, Raszok, ogarnij. Ogarnij bułę. No, jedz to PCV Ultra coś tam. O shit, o shit. Dobra, zdech. Od krwawienia zdech. What the fuck? Let's carefully search his body. We might stumble upon a crucial clue. It would be wise to ascertain what secrets the door was keeping. What? Early the morning, I rushed to the lab at the corner of the door of Craven, Leon, Cleon Craven, without even washing on the doctor. Znaczy on brał udział w ogóle w tym eksperymencie też, nie? Chyba oni pewnie stworzyli tego wirusa. Całe ammo poszło, nie? Nie mamy w ogóle ammo. Tier 4 Equipment Bradley's Hammer 150 obrażeń. Electric Shockwave Damage. Syf. Pokaż jak to wygląda chociaż. Ty, ale to takie tema w ogóle. O kurde, czekaj. O kurde, czekaj, bo on takie ma wstrząsy. Dobra, zobaczymy to. Ty, i piła w sumie mam. Plus 5 all stats. To mi tak nic nie daje, nie? Szkoda, że tej piły nie mogę założyć do ekwipunku i ona mi daje te plus 5 stac, nie? To jest taka szkoda. Ale dobra, czekaj. Mamy jeszcze jedną wyjściówkę ogólnie na niego. Że coś dropi tutaj, czekaj, bo coś tu leży. Pompa. A, to jest ta 3 tieru, dobra. To tam syf. O, to tutaj mamy zrobić. Wręcza potrzebujemy. Podstęka! Clear Main Story Chapter 10. Achievement. Dr. David was a senior researcher in the New Humanity Project. Looking at Doc's notes, it seems he knew important information about the zombie situation. You should follow the whereabouts mentioned in Dr. David's notes first. Head to the town in front of a nearby mine. Large Scale Biological Experiment. 11 rozdział. Nowe budynki odblokowaliśmy. Unlock Survival Shelter kolejny. Wracamy na zielone tereny z tego co widzę. Dobra. While waiting for Dr. Veronica's helicopter to arrive, we need to investigate Andorna.
Let's move to the town in front of the mine. Ta. Tutaj jedziemy teraz. Czyli tu będzie zima pewnie gdzieś, albo tu. W tych rejonach. Czy tu jest teren zimowy pewnie. Czyli co, teraz na tier 5 wjeżdżamy? Bo tu... Czekaj, to był tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, nie? To teraz na tier 5 wjeżdżamy. Wiem, gdzie będę farmił pod odcinkiem. Jezu, nie chce mi się farmić tego giru, już naprawdę żygam tym farmie. Jest tak nudne, to jest tak nieprzemyślane. Znaczy, to jest okej, okay, może... Nie, no nie jest okej. Okay. To jest tak nudne farmienie tego giru, ale no... No trzeba, nie? Trzeba się przełamać. Ale to jest naprawdę najnudniejszy element tej gry, to jest farma tego giru. Jest tak nieprzyjemne. Jakbym wiedział, to bym zmienił ogólnie ustawienia serwera i zrobił, że więcej dropi, bo... Samemu to jest katorga. Dobra, level mamy, nie? A w sumie nie chcę nic rozdawać. Nowe budynki. Co nowego mamy? Produkcja. Electronic Equipment Workbench. Ale to do tego potrzebujemy. Duralium. Zapomnij. Znaczy Duralium będzie pewnie w tej nowej lokacji, nie? Jestem ciekaw, co tutaj można produkować. To tyle stąd? Żadnej nowej tej nie mamy. Ole, lipa. Meble dostaliśmy nowe. Who cares te meble? Railgun. Ale to zżera prądów, ciul. To amunicji zżera. Ja nie mam prochu, żeby tyle robić. Będzie proch trzeba mieć. Jeszcze titanium trzeba na to poświęcić. Panie. I tak mnie w bazie nie ma. Opancerzona łódź można zrobić. Na 6 osób. No to jest taka typowo już pod multiplayer, nie? Z innymi. Ojejoj. Dobra. Co tu jest, jak tu wyjdziemy? Czyli gówno tych budynków blokowaliśmy. Nic. Czyli dalej trzeba fabułę robić. Jezu, tier 5 teraz tych mobów tam. One tu już będą takie pancerne. Ale to Duralium potrzebujemy mocno. A tutaj jesteśmy chyba. A, bo tu się potwierało wszystko. Dobra. Bo tu się wszystko potwierało teraz. Dobra, to spadamy stąd. Moi mili, ja tu skończę odcinek już. Skończymy z odcinek, mieliśmy tylko bossa zrobić. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. No i co? No i teraz chyba trzeba będzie przygotować się na hordę. Trzeba będzie przygotować się na hordę. Ale jeszcze chyba ruszymy na ten zachód, zobaczymy co tam jest. Wrócę do domu teraz, zobaczymy i się przekonamy. Trzymajcie się, do następnego. Hej.